Funkcjonowanie jednostek powiatowych, znaczy komend powiatowych, miejskich, Państwowej Straży Pożarnej, łączne w skład, który wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze, no, jest to sól naszej pracy. Sól tego, co, tej najważniejszej retoryki pracy strażaka. No po prostu robią całą robotę, na którą wszyscy później, jak i media, jak i społeczeństwo nas ocenia przez pryzmat tych jednostek. Także odpowiedź na to pytanie, jak to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest efekt naszej pracy. Cała reszta to jest tylko otoczka do tego. Podstawowa działalność ratownicza strażaków. Gaszenie pożarów, ratownictwo wszelkiego rodzaju, specjalistyczne, wodne, techniczne, nurkowe, drogowe. To wszystko właśnie przez pryzmat tego nas oceniają za skuteczność, efektywność i ofiarność. Jak Pan ocenia pracę strażaków w Wąży? Czy to jest jakaś specyficzna jednostka? Jest to jedna z większych jednostek w województwie podlaskim. Takie jednostki są tylko trzy. Największa oczywiście Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, później Komenda Miejska Suwałki, Łomża na Rubi. Oczywiście jest to jeden z ważniejszych elementów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Województwa Podlaskiego, jak i w całej Polsce, gdyż tutaj funkcjonują dwie grupy, między innymi oprócz tych podstawowych działań, które mówiłem wcześniej, w zakresie podstawowym, są dwie grupy specjalistyczne. Jedna już funkcjonująca, ratownictwa wodno-nurkowego, z sukcesami, jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, nieraz już interweniowała zarówno tutaj na rzece Narew, jak i w innych miejscach, nie tylko powiatu łomżyckiego, ale także województwa, a także na terenie Polski. I tworzona jest taka nowa grupa specjalistyczna, poszukiwawczo-ratownicza. I tą grupę będziemy w tym roku i w roku następnym starać się jak najlepiej doposażyć i wyszkolić. W zawodzie pracuję w Łomży pracuję od 90 roku, także już kilka lat upłynęło. Praca bardzo satysfakcjonująca, tak powiem ogólnie. Natomiast są sytuacje, z którymi się trzeba zmierzyć, które są trudne czasem. No z reguły Państwu myślę, że nie muszę tłumaczyć, bo jesteście obecni przy tych zdarzeniach. Dotyczy to przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkami drogowymi, także tutaj, gdzie giną ludzie po prostu. Jeżeli chodzi o pracę w Straży Pożarnej, predyspozycje zarówno psychofizyczne, jak i jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne, predyspozycje sprawdza Wojewódzka Komisja Lekarska. Przede wszystkim sprawność fizyczna, sprawność psychofizyczna. No i oczywiście umiejętności, które są wymagane, ale które się nabywa później stopniowo na różnych kursach, w zależności od tego, jakie ma tam predyspozycje dany strażak, jest kierowany na kursy specjalistyczne, ale tą część podstawową, jeżeli chodzi o wykształcenie, strażak musi posiadać każdy. Jak ważne jest to, żeby dzieci edukować, żeby wiedziały, że zawsze można do strażaków albo do innych służb zadzwonić? Robimy to w bardzo różnoraki sposób, począwszy od takich spotkań, które organizujemy tu w ramach takich majowych, otwartych koszar, jak również spotykamy się na pogadankach z dziećmi w przedszkolach, w szkołach różnego typu i tam również spotyka się to żywym zainteresowaniem. Efekty są widoczne, bo nawet jak było sprawozdanie na górze przedstawiane, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy, tych fałszywych alarmów jest mniej. Kiedyś znaczącą ich część stanowiły właśnie głupie jakieś tam numery pochodzące od dzieci. Świadomość wśród młodzieży, dzieci też rośnie i te efekty są widoczne, jeżeli chodzi o te pogadanki, o te jakby przedstawianie pracy strażaka i żeby tych alarmów fałszywych, apele było mniej. Ten rok 2013 był bardzo pracowitym rokiem dla Państwowej Straży Pożarnej. Generalnie mieliśmy 1194 zdarzenia. Rzeczą najważniejszą, że zmniejszyła się liczba pożarów. Mieliśmy ich aż 158 mniej, ale najważniejszą rzeczą dla nas jest to, że 90% tych wszystkich pożarów były to pożary małe. I chciałbym powiedzieć, że w mieście Łomża mieliśmy tylko jeden pożar średni i 28 pożarów na terenie całego powiatu jako pożary średnie. Tylko trzy pożary były duże, jest to na pewno bardzo dobra statystyka. Te pożary duże były, jak mówiłem, na terenie powiatu i to były gminy Piątnica, dwa takie były zdarzenia i jedno zdarzenie na terenie gminy Łomża. Bardzo rzecz ważna dla nas. Od kilku lat wcześniej cały czas rosły nam alarmy fałszywe.
i 3 lata temu było ich aż 55, potem udało nam się zmniejszyć ich do 38, a w tej chwili, w tym roku było 29. Oczywiście zasługa jest tu między innymi mediów, bardzo się cieszę, że mogę się wypowiedzieć na ten temat. To właśnie dzięki Państwu przekazywanie informacji do społeczeństwa, że jeżeli strażak przyjedzie na miejsce zdarzenia, to jest wszystko w porządku, ale jak przyjeżdża darmo, w pusto, to on może być potrzebny właśnie w tym miejscu zdarzenia. I dzięki między innymi przekazywaniu tej informacji przez media, dzięki działalności rzecznika prasowego, wszystkich strażaków, alarmów fałszywych mieliśmy w tym roku tylko 29. Chciałbym bardzo, żeby tych alarmów fałszywych nie było wcale. Ale proszę pamiętać, że ludzie nieraz są tak zwane alarmy w dobrej wierze. Widzą gdzieś dym i dzwonią do straży pożarnej. My zajeżdżamy, a to jest dym z jakiegoś komina. Ale trzeba tak robić, dlatego że czym wcześniej zgłosimy do straży pożarnej informacje na temat zdarzenia, my przyjedziemy wcześniej, zadziałamy wcześniej i jak będzie jak w tej chwili, 90% pożarów są to pożary małe. Jeżeli chodzi o spektrum działań powiatu łomżyńskiego w 2013 roku, ja powiem, że my, jak i w całej Polsce, obsługujemy całe spektrum działań. To znaczy przyjeżdżamy i do małego pożaru, i przyjeżdżamy do bardzo dużego. Jak wspomniałem, bardzo duży pożar, taki najtrudniejszy, to był na terenie gminy Piątnica, gdzie między innymi w Kisielnicy spaliła nam się bardzo duża karczma. Ale też przyjeżdżamy i do zwierząt, czyli tak zwanego wszelkiego rodzaju miejscowego zagrożenia. Mam tu na myśli i słynnego kota, nie na drzewie, ale również wentylacja, gdzie musimy go gdzieś znaleźć, on cały czas miałczy, gdzie musimy, wykorzystując kamerę termowizyjną, określić, w którym miejscu on się znajduje i go wyciąć. Jeździliśmy w tym roku i do Bobrów w 2013, jeździliśmy do saren, które pływały na krze, jeździliśmy do wszelkiego rodzaju zwierząt, do łabędzi, które były do skute i przymarzły do lodu. Ale ja powiem, że to są zdarzenia też i ratownictwa technicznego. Przecież jeździmy do wypadków, gdzie jest jeden samochód, ale braliśmy udział w wypadkach, gdzie było 6 samochodów. Braliśmy udział w wypadkach, gdzie przewożono materiały niebezpieczne. Są bardzo trudne działania wówczas. Pomagaliśmy pogotowiu, między innymi odśnieżaliśmy drogi ochotnicze, żeby pogotowie mogło dojechać, ale i pomagaliśmy ochotnikom, pogotowiu, żeby można było znieść człowieka, który no, waży troszkę więcej i trzeba było użyć noszy, żeby dostarczyć tego człowieka do karetki pogotowia. Ja myślę generalnie, że tak jest, że jeżeli występuje zagrożenie życia, zdrowia, mienia, trzeba dzwonić do Państwowej Straży Pożarnej, a my postaramy się w miarę sprzętu, który posiadamy, pomóc. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, w roku 2013 otrzymaliśmy między innymi kolejny nowy samochód, bo co roku dostawaliśmy jeden. Jest to Toyota Helix, która w tej chwili jest samochodem szybkiego reagowania. Ona ma napęd na dwie osie, ma również wyciągarkę, można włożyć sprzęt ratowniczy, gaśniczy, podjechać w miejsce, które jest bardzo trudno dostępne. Tam również dowódca akcji może podjechać, może zorientować, jak się będzie rozprzestrzeniał pożar. Ten samochód jest nam bardzo potrzebny. Dostaliśmy go z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Białymstoku. Nam pomaga również i prezydent, i starosta. Zatrudnienie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest 182 etaty. Są te etaty tak zwane mundurowe. Mamy jeszcze 4 etaty cywilne. Te etaty mundurowe to między innymi w tej chwili są jednostka ratowniczo-gaśnicza i Komenda Miejska. W jednostce ratowniczo-gaśniczej na każdej zmianie jest 21 strażaków i zawsze jest ich 14. I na tych ludzi możemy liczyć zawsze. Oczywiście my w służbach mundurowych nie znamy czasu pracy. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest potrzeba więcej ludzi, po prostu ich z domu ściągamy. Ja pamiętam takie wyjazdy, kiedy wyjeżdżaliśmy w Polskę na południu Polski, to wówczas systemu, który jest 24/48 czy 72, zmieniał się system 24/24 i wtedy strażak przychodził co drugi dzień. I u nas nie ma po prostu, że my nie stawimy się, nie przyjdziemy. Po prostu musimy być, dlatego że jeżeli nas nie będzie, to kto będzie pomagał? No chyba strażacy na dzień dzisiejszy, tym spektrum działań, jak określałem, to jest taka służba, kiedy społeczeństwo, jak ma jakieś zagrożenie, zawsze może nas dzwonić.